Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy 4 siódme. A jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 1 drugą. Wyznacz ten ułamek. Załóżmy, że mam jakiś ułamek A przez B. Teraz jeżeli do licznika i do mianownika dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, czyli robimy A dodać 1 drugą A, przez B dodać 1 drugą A, otrzymamy wtedy 4 siódme. Zapisujemy 4 siódme. A jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy 1 drugą, czyli A plus 1 przez B plus 1 mamy 1 drugą. Mnożymy sobie tutaj na krzyż i tutaj mnożymy sobie na krzyż. Zobaczmy, co dostaniemy z takiego układu równań. Popatrzmy na to. A plus 1 druga A, czyli tu jest tak naprawdę 3 drugie A. 3 drugie A razy 7 to jest 21 drugich A. Jest równe 4B dodać 1 druga A razy 4, czyli 2A. I teraz drugie równanie. A plus 1 razy 2 to jest 2A plus 2. B plus 1 razy 1 to jest B plus 1. Mamy taki układ tutaj. Teraz z pierwszego równania przerzucamy jedynkę na lewą stronę, czyli mamy 2a plus 1 równa się b, czyli b to jest 2a plus 1 i to 2a plus 1 stawiamy tutaj. Czyli mamy 10 i 1 druga a, to się równa 4 razy 2a plus 1 plus 2a. Czyli 10 i 1 druga A to się równa 4 razy 2A, czyli 8A. 4 razy 1 to jest 4 plus 2A. Czyli mamy 10 i 1 druga A to się równa 2A plus 8A, 10A plus 4. Przerzucamy 10A na lewą stronę i będziemy mieli wtedy 10 i 1 druga A odjąć 10A równa się 4, czyli 1 druga A to 4, czyli A. Mnożymy razy 2 stronami, tutaj zapiszę 1, a wychodzi tutaj 8. No i to już praktycznie rozwiązuje zadanie. Skoro nasze a jest równe 8, wstawiamy sobie 8 w to miejsce i otrzymamy, że b równa się 2 razy 8 plus 1. Czyli b to jest 16 plus 1, czyli 17. Pytali się o ten ułamek, czyli o a przez b. No to nasz ułamek a przez b to jest 8 przez 17, to jest odpowiedź. Ułamek A przez B równa się 8 17.